Radio Pryzmat. Twoje wymarzone radio. Operacja Styl. Dobry wieczór, nazywam się Sabina Janusz i bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy. Dziś moim gościem jest porucznik Marcin Schubert, rzecznik prasowy z Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych. Witam pana bardzo serdecznie. Na początek chciałabym się dowiedzieć czegoś więcej o samym centrum. Proszę powiedzieć, czym jest owe Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych, jak wygląda jego działalność i może coś o historii powstania. Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych jest najmłodszą jednostką w strukturze komponentu wojsk specjalnych. Funkcjonujemy od ponad 3 lat. No, wszystko wzięło się z tego, że wojska specjalne zasługują na najlepszych żołnierzy i dlatego to szkolenie my musimy prowadzić, żeby było jak najlepsze. Jaki był główny cel przyświecający powstaniu centrum? Centrum w momencie, kiedy się zawiązywało, to właśnie głównym takim celem było to, że wojska specjalne, jako ten najmniejszy rodzaj w siłach zbrojnych, potrzebują bardzo wyspecjalizowanych ludzi. My stawiamy na jakość, a nie na ilość. I dlatego centrum, mimo tego, że jest najmłodszą jednostką, to szkoli na bardzo wysokim poziomie. Jakie kursy i szkolenia są prowadzone przez centrum? Jakie praktyczne umiejętności może nabyć osoba w nich uczestnicząca oraz do czego przygotowywują? Tutaj musimy wyjść od tego, że wojska specjalne są rodzajem sił zbrojnych, który jest wyspecjalizowany i przeznaczony do bardzo konkretnych operacji i bardzo konkretnych działań. Są to bardzo małe grupy ludzi, bardzo dobrze wyszkolone, wyposażone i my jesteśmy do tego, żeby właśnie takich ludzi przygotowywać. Szkolimy na lądzie, w powietrzu i na wodzie, pod wodą też. I nasze szkolenia przygotowują właśnie kursantów, czy to są ludzie z cywila, czy to są żołnierze już służący w wojskach specjalnych, czy to są żołnierze z innych rodzajów sił zbrojnych, do tego, żeby w wojskach specjalnych te swoje zadania jak najlepiej wykonywali. No ze względu na charakter, który zadań i operacji, które prowadzimy, niestety o wszystkim powiedzieć nie możemy. Kandydat do wojsk specjalnych to przede wszystkim jest człowiek zmotywowany bardzo. My tej motywacji potrzebujemy czasami na 120, czasami nawet i na 200%. To jest człowiek bardzo sprawny fizycznie, a my tą jego sprawność fizyczną naprawdę jeszcze bardzo mocno podniesiemy. I on musi wiedzieć, czego w zasadzie od nas chce. Staramy się zachęcać, ale nasz kandydat też musi wykazać się takimi cechami, z których my możemy coś wysupłać. Czyli jeżeli przychodzi młody człowiek, a on będzie słabo przygotowany fizycznie, on sobie u nas nie poradzi. Jeżeli będzie słaby psychicznie, to bardzo często zadania, które mu postawimy, mogą go przerosnąć. Nie dlatego, że tego nie będzie potrafił zrobić, nie dlatego, że nie będzie do tego przygotowany, tylko dlatego, że stwierdzi, że może to nie miejsce dla mnie, a to nie jest ten czas i to miejsce. Wojska specjalne są tym czasem i tym miejscem, gdzie po bardzo wnikliwej weryfikacji ludzi do nas i do naszej do służby w wojskach specjalnych, my możemy nauczyć ich czegoś, my możemy dać jakiekolwiek podstawy, potem zrobić z tego wszystkiego specjalistykę, żeby ten specjalista jak najlepiej wykonywał zadania. Żołnierz wojsk specjalnych jest takim monolitem całości, który jest gotowy do wielu wyrzeczeń, ale jest w stanie wykonać każde zadanie niezależnie od pory dnia czy warunków terenowych i pogodowych. Czy idąc na szkolenie trzeba mieć wszystko swoje, czy centrum zapewnia wyposażenie? Jeżeli mówimy tutaj o samych kursach, które my prowadzamy, rzeczywiście wojska specjalne przygotowują człowieka, ale dają mu jednocześnie sprzęt do wykonania tego. Wiadomo, że jeżeli ktoś przyjeżdża do nas na weryfikację, do tego, żeby zostać kursantem w Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych, na przykład na kursie JATA, no to wiadomo, że przyjedzie i przywiezie wszystko, co ma ze sobą. Strój sportowy, buty do biegania i z tego może skorzystać. Natomiast w momencie, kiedy już jest żołnierzem Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych, czy potem jakiejkolwiek jednostki wojsk specjalnych, to wyposażenie dostaje. Jak wygląda nabór na szkolenia? Jak można się na nie dostać? No i myślę, że najważniejsze, ilu średnio przypada chętnych na jedno wolne miejsce? Na kurs JATA przede wszystkim młody człowiek, który do nas chce trafić, musi złożyć odpowiednie dokumenty i zostaje zaproszony na weryfikację. Weryfikacja jest wielopłaszczyznowa, bo oprócz tego, że my sprawdzimy te dokumenty, oprócz tego, że podejdzie do WF-u, a na tym WF-ie jest chociażby pływanie,
jest weryfikowana szybkość tego człowieka, wytrzymałość, siła. To jeszcze jest chociażby test z wiedzy ogólnej i wiele innych czynników, które my musimy sprawdzić, żeby jak najlepiej dobrać kandydata. Kandydat, w którego my chcemy zainwestować czas, w którego chcemy zainwestować środki, to musi już być dokładnie wyselekcjonowany z tej grupy ludzi, którzy właśnie u nas się znajdą na weryfikacji. Po wszystkim będzie weryfikowała tego młodego człowieka jednostka, do której on chce docelowo trafić. Wiadomo, że w wojskach specjalnych mamy różne jednostki. Każda z nich ma swoją specyfikę. Zupełnie czym innym zajmuje się chociażby jednostka wojskowa Formoza, a czym innym będzie zajmowała się jednostka wojskowa Agat. I jeżeli do nas przychodzi kandydat, to on musi wiedzieć, do której jednostki chce trafić. I w tej jednostce też przechodzi odpowiednią weryfikację jako kandydat, którym ta jednostka będzie zainteresowana. Zawsze będziemy szkolić tylu kandydatów, ile będziemy mieli wolnych miejsc. Nie szkolimy ponad. Taka szczegółowa i wieloetapowa weryfikacja powoduje, że kandydat jest dobrze dobrany do szkolenia, ale my wiemy, że on za chwilkę nam z tego szkolenia nie zrezygnuje. Szkolenie dla wojsk specjalnych jest szkoleniem kosztownym, czasochłonnym, a kandydat, który będzie absolwentem Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych, będzie w stanie sprostać wymaganiom, które stawiają wojska specjalne przed nim. A jak już powiedzieliśmy o kursie IATA, to teraz wytłumaczmy naszym słuchaczom, co to w ogóle jest ten kurs. Nazwa wzięła się od rezerwatu leśnego na wschodzie Polski, gdzie w trakcie II wojny światowej żołnierze uczyli się, jak mają działać w ramach ruchu oporu, w ramach partyzantki inaczej. To były szkolenia przeznaczone dla żołnierzy Armii Krajowej. Na kurs IATA przychodzą żołnierze, którzy docelowo mają trafić do konkretnej jednostki wojskowej, wojsk specjalnych. Każda jednostka wojsk specjalnych ma limit wiekowy, do jakiego przyjmuje do siebie żołnierzy właśnie po naszym kursie. I ten limit jest określony dla każdej z jednostek. Nie przyjmujemy powyżej pewnego wieku. My na szkoleniu przygotowujemy i dajemy podstawy, takie zręby wiedzy, to wszystko, co żołnierz powinien wiedzieć. Natomiast już samej takiej specjalistyki, którą żołnierz będzie posługiwał się w danej jednostce wojskowej, to już pozna w swojej jednostce na kursie bazowym, czyli po zakończeniu kursu IATA. Może od razu byśmy powiedzieli, ile to trwa, bo kurs IATA trwa 28 dni szkolenia podstawowego, kończy się to przysięgą wojskową, następnie trafia żołnierz na specjalistykę, która trwa 5 miesięcy, potem trafia na selekcję do jednostki, do wybranej przez siebie jednostki wojsk specjalnych. Jeżeli przechodzi tą selekcję, po ostatnim kursie okazuje się, że tak byli dobrze przygotowani, że 100% naszych kursantów przeszło selekcję do jednostek wojsk specjalnych przez siebie wybranych, a potem zaczyna się kurs bazowy. Kurs bazowy trwa rok i po roku żołnierz trafia do wybranego pododdziału. Bardzo długa droga, bardzo wymagające jest to nasze szkolenie, ale żołnierza wojsk specjalnych nie bierze się przypadkowo z ulicy. Nie ma takiej możliwości. My dajemy podstawy, potem poszczególne jednostki wojsk specjalnych dają tą taką bardzo elitarną specjalistykę, żeby każdy mógł działać już w swojej wybranej jednostce. A zadania, które my wykonujemy, są na tyle trudne, że to szkolenie jest naprawdę długie i wymagające. I po tym, jak już skończy się szkolenie bazowe, to wcale nie kończy się szkolenie żołnierza. Żołnierz wojsk specjalnych ma ustawiczne podnoszenie swoich kwalifikacji, swoich umiejętności, swoich predyspozycji, wpisane, że tak powiem, w kartę opisu swojego każdego stanowiska, które będzie zajmował. To szkolenie, ta nauka, ten rozwój osobisty jest wpisany w naszą służbę. Czy cywile muszą mieć wcześniej jakieś choćby najmniejsze doświadczenie, żeby zakwalifikować się na kurs? Czy może przyjść, kolokwialnie mówiąc, taka osoba z ulicy? Bo już wiemy, że jednak do specjalistów taka osoba przyjść nie może. Ale jak to wygląda, jeśli chodzi o kurs? Staramy się dobierać tak swoich kandydatów, żeby każdy z nich wnosił coś. Kandydat, który do nas trafia, nie może być kandydatem przypadkowym. Jeżeli ktoś lubi robić nic, to zdecydowanie nie ma czego u nas szukać. Ale jeżeli młody człowiek będzie chciał w siebie inwestować we wszelkiego rodzaju kursy, na przykład kurs ratownictwa, kurs spadochronowy,
jeżeli będzie inwestował w siebie i ukończy studia, to będzie to dla nas potencjalny kandydat. Musi oczywiście pamiętać o tym, że sport w jego życiu to jest takie drugie ja. I musi niestety to połączyć, bo to będzie potem cechowało żołnierza wojsk specjalnych, czyli to, czego się uczy, to, co poznaje, ale również to, że jest bardzo sprawny fizycznie. I takich właśnie, na takich kandydatów właśnie czekamy. Jakie tak mniej więcej wymaganie fizyczne musi spełnić osoba, która chce ukończyć szkolenie właśnie to dla cywili JATE? Ja może odpowiem tak bardzo przewrotnie, bo kandydaci, którzy do nas przyjeżdżają na weryfikację, nie ograniczają się tylko i wyłącznie do tabel, wzorów, norm. Oni mają do nas przyjechać i pokazać, co mają najlepszego. To muszą pokazać. Jeżeli będziemy mieli dwóch kandydatów, jeden zrobi 20 podciągnięć na drążku, a drugi zrobi 22 i będzie walczył o każde, to dla mnie ten 22 będzie lepszy. Dlatego nie zatrzymujemy ich, nie mówimy zróbcie tylko normę, z którą można się zapoznać na naszych stronach internetowych, na naszych mediach społecznościowych, tam można to wszystko znaleźć, ale wymagamy od nich, żeby pokazali nam siebie z jak najlepszej strony. Ten czas, kiedy młody człowiek podejmuje decyzję, a może bym został żołnierzem. Idźmy dalej. Kolejna decyzja. Kim w tym wojsku chciałby być? A może bym poszedł do wojsk specjalnych? To może jest to czas właśnie, jest tutaj kilka lat na szkołę średnią, na studia, żeby ukierunkować swoje życie, swoje działanie właśnie do tego mojego sukcesu. To jest taki apel do wszystkich młodych ludzi, którzy myślą o wojskach specjalnych. Daj sobie czas. Nie na siedzenie, ale na działanie. Ty chcesz działać, ty chcesz do nas przyjść, zapraszamy. Ale pokaż nam coś. Daj nam coś od siebie. Wtedy będziesz potencjalnym kandydatem do nas, a nie jednym z wielu. My wyszukamy na wszystkich kwalifikacjach takie perły z całości. To są żołnierze wojsk specjalnych na tle innych rodzajów wojsk. Jest nas bardzo mało, jesteśmy najmniejszym rodzajem wojsk, ale jesteśmy predysponowani właśnie naszą ciężką pracą, motywacją do bardzo wyspecjalizowanych zadań. Jeżeli ktoś się do nas dostatecznie nie przygotuje wcześniej, nie będzie dobrym kandydatem albo sparzy się na samych kwalifikacjach. Kandydat musi się dużo uczyć, ale przede wszystkim jeszcze walczyć o swoje oceny, bo jeżeli będziesz słaby w szkole, to przychodząc do nas nie opanujesz też materiału tego, który jest materiałem teoretycznym. Jeżeli będziesz unikał WF-u, mało tego, jeżeli nie będziesz poświęcał na niego swojego czasu wolnego, to u nas sobie nie poradzisz, bo na zwykłej porannej zaprawie codziennie po prostu odpadniesz. No i kolejna rzecz, jeżeli zdobędziesz dodatkowe umiejętności, to będzie tylko działało na twoją korzyść. Ta całość może potencjalnie dać nam takiego kandydata idealnego, o czym żeśmy wcześniej rozmawiali. Stawiamy na edukację, stawiamy na sport, stawiamy na dodatkowe kwalifikacje i wtedy zapraszamy do nas. Natomiast szkolenie jest trudne, jest wymagające i tutaj nie ma co mówić pięknych słów lub opowiadać bajek, bo taka jest prawda i taka jest twarda służba wojskowa. Jeżeli lubisz chodzić czasami brudny, zmęczony, głodny, niewyspany i jeszcze masz z tego satysfakcję, to wojska specjalne będą dla ciebie. Jeżeli przyjmujemy kandydatów na elitarny kurs JATA, to te osoby, zresztą same deklarują, do których jednostek chciałyby trafić, w których jednostkach chciałyby służyć i jeżeli przejdą cały proces szkolenia, jeżeli przejdą weryfikację na początku i selekcję na koniec kursu, to trafią do wybranej przez siebie jednostki specjalnej. Wiadomo, że w trakcie kursu zdarzają nam się takie jednostkowe przypadki, że nie wiem, ze względu na stan zdrowia, na jakąś kontuzję, ktoś może nam odpaść. Ale po to ta weryfikacja jest tak drobiazgowa, tak szczegółowa, tam również bardzo dużo do powiedzenia ma psycholog, żeby w trakcie samego szkolenia
nie wyszło, że na przykład ta droga do wojsk specjalnych, że to był czyjś kaprys. My tak dobieramy kandydatów, żeby ten nasz czas poświęcony, ten wysiłek włożony w szkolenie, żeby on był jak najbardziej efektywny. Czyli jeżeli ktoś wypełni wszystkie nasze wymagania, to na pewno będzie żołnierzem wojsk specjalnych. Jak wygląda zakończenie szkolenia i co potem? Z czym kursant musi się zmierzyć w dalszej kolejności? Parę tygodni wcześniej zakończyliśmy kurs i w obecności rodzin żołnierze otrzymali świadectwa ukończenia kursu, certyfikaty. Komendant pogratulował wszystkim absolwentom. Oczywiście życzył dalszych sukcesów. Żołnierze po zakończeniu nie mieli za wiele czasu, bo już kolejnego dnia zameldowali się w swoich macierzystych jednostkach wojskowych, gdzie już od kilku dni przechodzą kolejne ciężkie szkolenie. To jest kurs bazowy, który przygotowuje ich do objęcia stanowisk właśnie w grupach bojowych. To szkolenie będzie wpisane cały czas w ich służbę. To szkolenie jest wpisane w naszą służbę. Te umiejętności, które nabywamy, żeby były na naprawdę mistrzowskim, eksperckim, i tu można jeszcze wiele słów powiedzieć, poziomie, muszą być ustawicznie poszczególne. Naprawdę to jest od najmniejszych elementów, które muszą być wyćwiczone do perfekcji. Tak? Zaczynamy od najmniejszych rzeczy, a kończymy powodzeniem w danej misji, w danej operacji. To jest tak ważne. Jeżeli mamy żołnierza wojsk specjalnych, to możemy równie dobrze powiedzieć, że jest to żołnierz najlepiej przygotowany do wykonania danego zadania. Ale do tego jest potrzebne mnóstwo czasu, poświęcenia, wylanego potu, czasami bólu, ale to powoduje, że ten żołnierz będzie skuteczny, efektywny i nigdy nie zawróci z tej drogi, która wiedzie do wykonania zadania. Czas na ostatnie pytanie. A mianowicie, czy warto zostać żołnierzem wojsk specjalnych? Jak zachęciłby Pan potencjalnych kandydatów do tej służby? Oczywiście warto zostać żołnierzem wojsk specjalnych. Ja wiem, że w trakcie całej naszej rozmowy można by z tego wszystkiego wysnuć coś takiego. Za ciężko, za dużo, cały czas muszę się szkolić, cały czas będę na obrotach, ale to jest właśnie nasza specyfika. My zachęcamy właśnie tym, co robimy. Jeżeli chcesz służyć z najlepszymi, jeżeli chcesz przejść najcięższe szkolenie w wojsku, jeżeli chcesz założyć beret, który jest niepowtarzalny, unikalny, wywodzi się z tradycji wojsk specjalnych jeszcze II wojny światowej, to droga jest tylko jedna. Dołącz do nas. Są możliwości. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa może być drogą dla Ciebie i drogą do wojsk specjalnych. Trzeba być pasjonatem, ale pasjonatem, tak jak powiedzieliśmy sobie, naprawdę na wielu płaszczyznach. Ten monolit, który ma tworzyć kandydat, jak do nas przychodzi, a potem ten monolit, który jest budowany w drodze do tego, żeby być żołnierzem wojsk specjalnych, i potem ten monolit, który pozwala żołnierzowi wojsk specjalnych służyć przez wiele lat. Być na tym szczycie. To jest trudne i wymagające. To nie jest droga dla wszystkich. Natomiast w wojskach specjalnych służą ludzie. Do wojsk specjalnych wszyscy ci ludzie musieli się kiedyś przygotować, musieli ten pierwszy krok wykonać. Bardzo często tym najtrudniejszym krokiem to jest właśnie to, że wojska specjalne są dla mnie. I zacząć wytyczać właśnie sobie taką ścieżkę, którą będzie się podążać. Zapraszamy.